Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Bazok, a to poradnik na który wszyscy czekali. Zobaczcie, pyk, pyk, pyk. Daliście mi naprawdę, naprawdę sporo powodów, żeby nakręcić ten film, i serdecznie Wam za to dziękuję. Jakby nic tak nie buduje do dalszej pracy, nic tak nie motywuje, jak Wasza łapka w górę, jak udostępnienie filmu, jak komentarz. Niektórzy napisali naprawdę sporo na temat poprzednich filmów, dlatego jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Opowiem Wam o tym, jak krok po kroku nauczyć się gry na gitarze i podzielimy sobie to na 6 poziomów zaawansowania. Zaczynajmy! Z dzisiejszym filmem wprowadzam nową tradycję na ten kanał. Pod koniec vloga będzie to się wytnie, czyli taki fragment, gdzie są różne wtopy z procesu kręcenia. Myślę, że to jest ciekawe i zachęci Was do oglądania do końca. No i podtrzymuję tradycję konkursową, a więc rozstrzygniemy sobie zwycięzców poprzedniego konkursu i rozpoczniemy nowy konkurs, który będzie bardzo prosty, a do wygrania będą super nagrody. Na samym wstępie wypadałoby powiedzieć o tym, że granie na gitarze nie jest mierzalne w żaden sposób. Jakby jest to tak szeroka dyscyplina, że nie ma osoby, która byłaby doskonała w każdej dziedzinie. I teraz tak, są osoby, które doskonale zamiatają kostką, grają świetnie sweepem, alternate pickingiem, ale nie potrafią improwizować. Są osoby, które doskonale mają takie wyczucie muzyczne, świetny feeling, ale mają problemy z techniką. Są kompozytorzy, którzy tworzą świetne dzieła. Ale nie do końca grają fajnie na gitarze, więc pamiętajcie, że to jest takie szerokie spektrum umiejętności, że wy, jakby ucząc się już na tych wyższych szczeblach zaawansowania, musicie obrać swoją drogę. Jeżeli chcecie być muzykami sesyjnymi, to wypada być przynajmniej średnim w każdej dziedzinie, ale jeżeli chcecie wyrażać się za pomocą muzyki i gitary, wystarczy, że skupicie się na dziedzinie, która was naprawdę interesuje, którą macie w sercu więc też porównywanie gitarzystów względem siebie nie ma większego znaczenia. Nie wiem, czy lepszy jest Slash, czy Angus Young. Oni mają swój styl. O to w tym wszystkim chodzi, żeby być charakterystycznym, a nie, żeby robić rankingi gitarzystów. Także pamiętajcie. I dzisiejszy odcinek powstał na bazie mojej książki, którą już ponad dwa lata tworzyłem i aktualizowałem razem z Wami, z moimi widzami. Nauka gry na gitarze dla każdego, wersja 3.0. Jest tam ponad 50 stron porad dla samouków, od samouka, bo ja też jestem samoukiem. Plus kilkanaście, kilkadziesiąt, a już nawet chyba koło setki godzin materiału filmów na YouTube. Macie jakiś rozdział rozpisany, co w danym momencie warto by się nauczyć, i pod tym są linki, w których tłumaczę to w formie materiału wideo. Także, jeżeli Was to interesuje, to gorąco zachęcam. Właśnie sobie wydrukowałem strony po to, żeby z nich skorzystać w dzisiejszym filmie. Aby bardziej zobrazować ten temat, postanowiłem uciec się do analogii do gier komputerowych, do lig. W grach esportowych, na przykład StarCraftie, dwójce. jeżeli gracie w gry przez internet, to doskonale wiecie, że mamy tam ligi: tak? Na przykład brązowa, srebrna, złota, platynowa, diamentowa i master. W zależności od tego, jak dobrze gracie, to ten system was będzie plasował na coraz wyższych, na coraz wyższych szczeblach. I też, żeby jakoś to umownie podzielić, wyszczególniłem sobie sześć poziomów zaawansowania w grze na gitarze. Jako, że na tym kanale YouTube zawsze podchodzimy do gry na gitarze kompleksowo, a nie tylko w kwestii machania palcami, wyróżnimy sobie zagadnienia, które na każdym poziomie wypadałoby pojąć w dziedzinach takich jak gra na gitarze, czyli sprawność techniczna, teoria muzyki, kształcenie słuchu, rytmika. I taka ogólna świadomość muzyczna. Dobra, więc chodzi o to, że nie tylko machamy palcami, ale też uczymy się wszystkich innych pobocznych rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy lepszymi gitarzystami. Zacznijmy od Ligi Brązowej, czyli absolutnych początkujących. Liga Brązowa to absolutni nowicjusze osoby, które dopiero co sięgnęły po gitarę albo grają na niej raz na miesiąc, albo raz na tydzień. Opuszki bolą, macie wrażenie, że zamiast strun dotykacie drutu kolczastego, nie możecie tego wytrzymać. To jest ten etap, w którym należy się skupić na takich elementach jak poprawny aparat gry na gitarze, więc ustawienie prawej, ustawienie lewej ręki, odpowiednie dociskanie progów, odpowiednie szarpanie strun, praca z nadgarstka, w ogóle ustawienie waszego ciała, żeby się nie garbić w jedną drugą stronę, nie pochylać nad gitarą. Wiecie, to są rzeczy które trzeba poprawnie wgrać na samym początku, aby potem nie walczyć z nawykami, które są bardzo trudno do, trudne do wyplenienia. I macie na ten temat materiały na moim kanale, macie na ten temat materiały w mojej książce. Będą linki w pierwszym komentarzu. Postaram się jak najwięcej materiałów zalinkować. Ale jak piszecie sobie technika gitarowa Bazok. To wyświetli się Wam jeden albo dwa live streamy, ponad chyba dwugodzinne, w których opowiadam o tym, jak powinno się grać na gitarze poprawnie w takim szkolnym wydaniu. Jeżeli już załapiecie, jak działa gitara, co należy robić, aby grać poprawnie, żeby nie wbudowywać sobie złych nawyków, wypadałoby się na pewno nauczyć strojenia instrumentu. Czyli musicie poznać nazwy strun, musicie wiedzieć jak je nastroić, czy to z tunerem, a najlepiej ze słuchu, jeżeli jesteście w stanie. To w ogóle jest nieoceniona rzecz, żeby nie być uzależnionym od jakiegoś urządzenia, ale być w stanie samemu, bez niczyjej pomocy, nastroić od referencyjnego dźwięku swoją gitarę. To jest zapomniana umiejętność, ale uwierzcie, że w pewnych sytuacjach mega ratuje życie. Jeżeli już jesteśmy przy obsłudze gitary, no to wypadałoby się nauczyć wymieniać struny. Regulować menzurę, regulować napięcie gryfu, to jest bardzo proste. To są podstawowe rzeczy, które każdy gitarzysta powinien umieć, żeby po pierwsze sprawdzić gitarę, którą chce kupić, jakąś kolejną. No bo dopiero na dobrze wyregulowanej gitarze wychodzą takie kwestie jak na przykład krzywo nabite progi, zdarte progi, jakieś tam niedoskonałości. Jeżeli macie nisko akcję strun, to wtedy struny zaczną wam brzęczeć na źle wykonanej gitarze. Także. Warto te podstawowe zabiegi znać, aby oszczędzić pieniądze, stres i przede wszystkim nie męczyć się na źle wyregulowanym instrumencie. Jeżeli zaś chodzi o materiał do przyswojenia, to proponuję, aby każdy początkujący nauczył się podstawowych chwytów gitarowych, czyli te wszystkie w pierwszej pozycji, a więc do trzeciego do czwartego progu C-dur, G-dur, D-dur, A-mol, E-mol. No nie, czyli te totalne podstawy podstawowych bić akordowych, najlepiej z metronomem, żeby już od razu nauczyć się równego grania. Proste przykłady, właśnie niedawno robiłem, właściwie ostatni film jest na ten temat, jak ćwiczyć podstawowe, proste bicia z metronomem. Także macie wszystko na moim kanale, wystarczy wpisać odpowiednią frazę, czyli na przykład bicia gitarowe bazok i wiedza staje przed Wami otworem. Po nauczeniu podstawowych chwytów, podstawowych bić wypadałoby nauczyć się prostych utworów, ogniskowych, 100 lat, płonie ognisko w lesie, Hej sokoły, tego typu rzeczy. Jeżeli jesteście posiadaczami gitary z bazokiem, to na pewno widzieliście mój kurs, który dla was przygotowałem, gdzie uczę tych podstawowych kawałków. Są one bardzo proste, jest to taka furtka do fajnego grania na gitarze, bo nie tylko same ćwiczenia techniki się przydają, ale też umiejętność zagrania konkretnej muzyki, żebyście nie byli mistrzami ćwiczeń, ale żebyście się stawali mistrzami gry na instrumencie. Dla osób z rockowym zacięciem polecam takie riffy jak na przykład Satisfaction Rolling Stones. Jak Smog on the Water, czyli absolutne podstawy, które każdy jest w stanie się nauczyć na samym początku. Możecie w komentarzach napisać swoje proponowane utwory do każdego poziomu, który zaprezentuję tutaj. I nasza nauka nie byłaby pełna bez kształcenia słuchu, a więc osoba początkująca Liga Brązowa powinna nauczyć się grać ze słuchu proste melodie. A więc nieważne czy to jest linia wokalu, który leci w radiu, czy to są jakieś dziecięce piosenki typu Wlaskotek na Płotek, Panie Janie. Tego typu rzeczy kształcą nasz słuch na samym początku. Spróbujcie zagrać sobie proste, dziecinne melodie ze słuchu na gitarze metodą prób i błędów. Może być na jednej strunie, może być na kilku strunach. Zobaczycie, że na początku to przypomina gry w statki, ale każdy kolejny, każdy kolejny utwór, który w ten sposób yy, poznacie, będzie coraz łatwiej Wam wchodził. Więc nie tylko machanie palcami, nie tylko obsługa gitary, nie tylko podstawowe riffy, ale też... Słuch to jest bardzo ważne. Na drugim etapie porozmawiamy sobie o nim więcej, ale tutaj wystarczy, że zagracie sobie proste melodie z ucha. Przechodzimy do kolejnego etapu. Webna liga gitarzystów pojawia się wtedy, kiedy palce przestają boleć, kiedy coś już zaczyna wychodzić, kiedy chwyty są czyste i więcej strun wybrzmiewa, a mniej brzęczy, także to już jest tak powiedzmy parę miesięcy grania, tak obstawiam. Jeżeli ktoś mocno ćwiczy, to myślę, że nawet po miesiącu dwóch jest w stanie do tego dojść, ale to jest bardzo indywidualne, też nie mieszczcie y, swoich umiejętności przez pryzmat tego, jak długo gracie. Bo to, jak dobrze gracie, zależy od Waszych predyspozycji, ale też od tego, jak dużo ćwiczycie w sposób efektywny. Można siedzieć 10 godzin z gitarą na kolanach i tak naprawdę poćwiczyć z tego 30 minut. Więcej na ten temat znajdziecie w moich filmach, które się nazywają Ćwicz Mądrze. Wpiszcie sobie Ćwicz Mądrze, bazok albo będzie playlista w komentarzu i tam będzie można sobie obejrzeć, czym się różni granie od ćwiczenia i tego typu tematy. A więc srebrny gitarzysta już coś umie zagrać, już mu coś wychodzi, już potrafi zagrać podstawowe utwory na akordach, zna podstawowe chwyty, podstawowe bicia i teraz chciałby nauczyć się czegoś więcej, więc zgodnie ze moją ściągawką, którą sobie wydrukowałem, pamiętajcie, że najważniejsza jest nauka utworów, a więc w każdym etapie będziemy się uczyć utworów. Nie poprzestawajcie na ćwiczeniach, tak jak wspomniałem wcześniej. Łatwo zostać mistrzem ćwiczeń, a ciężko zostać mistrzem grania fajnej muzyki, dlatego nie Ograniczajcie się wyłącznie do ćwiczeń technicznych, dobra? Więc tutaj proponuję takie utwory jak Nirvana, Smells Like Teen Spirit, gdzie mam już power cordy. właściwie już cała muzyka rockowa się otwiera na tym, na tym etapie. Jakieś Enter Sandman, Metaliki, TSA 51. Wrzucajcie w komentarze swoje propozycje, bo mi na razie tylko trzy przyszły do głowy. W tym etapie pojawiają się właśnie powercordy, czyli te najprostsze formy akordowe. Pojawia się skakanie po strunach, granie na pojedynczych, na kilku naraz, więc tutaj już trzeba większej precyzji w kostkowaniu czy w szarpaniu strun palcami, ale nie jest to jeszcze jakieś mega trudne i wymagające niesamowitej pracy. W Srebrnej Lidze Gitarzystów wypadałoby już coś wiedzieć na temat rytmu. Umieć podzielić sobie uderzenie metronomu na dwa, może na trzy, jeżeli ktoś bardziej w klimatach bluesowych, czyli tak zwany shuffle blues, fajnie byłoby się nauczyć, ale to już w zależności od tego, ile macie czasu. Pamiętajcie, że teoria ma Wam pomagać w nauce, a nie być głównym celem samym w sobie, ok? Czyli teorię traktujemy jako uzupełnienie do grania utworów, a nie temat, który należy przerobić i trzeba się na nim skupić niesamowicie. Polecam na tym etapie już wiedzieć, co to jest ćwierćnuta, ósemka, jak to zrobić, żeby podzielić uderzenie metronomu na dwa. Można właśnie zahaczyć o, o pojęcie trioli ósemkowej, to wszystko jest w moich playlistach Rytm dla Każdego, dostępne na wyciągnięcie ręki. Naturalnie kontynuujemy granie ze słuchu, a więc bierzemy trudniejsze motywy, może z jakichś filmów, e, Ojciec Chrzestny, Piraci z Karaibów, Władca Pierścieni, Harry Potter, bierzecie melodyjki, które są bardziej skomplikowane niż proste dziecięce przyśpiewki i próbujecie je intuicyjnie rozkminić na gryfie. W kwestiach czysto technicznych, ale też w połączeniu z teorią muzyki wypadałoby nauczyć się gam, gamy durowej i gamy molowej. Nie musi być we wszystkich tonacjach, jesteście dopiero początkującymi gitarzystami, ale fajnie byłoby na przykład z pustymi strunami umieć zagrać gamę C-dur, gamę A-mol, gamę G-dur, gamę E-mol, gamę F-dur. Gamę, demol, na przykład te 6 To już jest naprawdę sporo pracy. Rozruszacie palce, popracujecie nad jednostronnym i naprzemiennym kostkowaniem, bo ważne, żeby te rzeczy ćwiczyć na dwa sposoby. No i przy okazji, też nabędziecie takiego mniej więcej obeznania gryfu do, piątej, do piątego progu, żeby poznać podstawowe dźwięki, gdzie się znajdują białe klawisze pianina, gdzie się znajdują czarne klawisze pianina. A więc, to jest powiązane bezpośrednio z nauką y, podstawowej teorii. Zatem jak nazywamy dźwięki, co to są krzyżyki, co to są bemole i gdzie to znaleźć na gitarze w pierwszej pozycji, a więc tak jak sięgacie palcem właściwie do czwartego. Do piątego progu. Okay? Czyli tutaj dwa, dwie pieczeni na jednym ogniu. Jeżeli ktoś się wkręcił w granie akordami i chciałby bardziej poszerzyć swoje umiejętności z ligi brązowej, może poznać system caged, czyli schematy akordów, które się przesuwa na gryfie. Jest o tym materiał na moim, filmie, na moim kanale. Wystarczy pisać sobie Caged, Bazok i macie poradnik dokładnie na ten temat. Pod koniec przygody w srebrnej lidze wypadałoby poznać takie pojęcie jak interwał. Jak to znaleźć na gryfie, co to jest, jak to nazwać, do czego to służy? Więc są to tematy bardzo, bardzo proste, ale niebywale potrzebne na dalszych etapach gry na gitarze, żeby być w stanie zbudować sobie z interwałów akordy, skalę, jakieś tam, wiecie, konkretne struktury. Interwały to są po prostu odległości na gryfie, które się nazywa. W konkretny sposób, nie tylko na gryfie, bo interwały działają w muzyce ogólnie czyli na fortepianie, na skrzypcach, na, na trąbce na wszystkim działają tak samo ale to pojęcie jest niezbędne, aby poznać dalsze etapy w teorii muzyki czyli najpierw uczymy się dźwięków, a potem, jak już mamy to opanowane do czwartego progu, zabieramy się za interwały i to jest jakby granica między srebrną a złotą ligą gry na gitarze. W interwałach ważne jest też rozpoznawanie ich ze słuchu. Pamiętajcie o tym, nie tylko wystarczy je znać w teorii, nie tylko wystarczy ją mieć zagrać, ale trzeba mieć je tutaj wryte w głowę. Więc do tego najbardziej przydatne są aplikacje na telefon, na komputer, do kształcenia słuchu. Złota liga gry na gitarze to ten piękny moment, kiedy w końcu zaczyna nam coś wychodzić. W brązie uczyliśmy się wydobywać dźwięki, w srebrze zaczęliśmy kleić jakieś schematy, zaczęliśmy grać proste riffy, a w złocie jesteśmy w stanie zagrać utwór od początku do końca. Naturalnie prosty, nie jakiś mega yy, wyrafinowany pod względem techniki czy szybkości. Prosty utwór punkowy, rockowy od początku do końca. To jest to, co, do czego zmierzaliśmy i to, co daje nam niesamowitą satysfakcję. Teraz ważna uwaga: wielu gitarzystów kończy na tym poziomie. Nie mam nic do tego. Naturalnie wspieram waszą pasję, nieważne, czy robicie to profesjonalnie, czy amatorsko. Ale przestrzegam, że ćwiczenie nie kończy się w momencie, kiedy zaczyna wam coś wychodzić, ale to dopiero jakby wypływacie wtedy na szerokie wody i pojawiają się tematy które do tej pory były dla Was totalnie niedostępne, więc tutaj dopiero zaczyna się cała frajda w grze na instrumencie. I w Złotej Lidze uczymy się prostych utworów w całości, trudnych utworów fragmentami, zaczyna to fajnie banglać, można włączyć sobie nagranie swojego ulubionego wykonawcy i zagrać z nim cały utwór, to jest niesamowite i bardzo miło wspominam ten czas, kiedy zaczynało, zaczynało coś wychodzić. Złoci gitarzyści mogą zacząć uczyć się podstawowych tematów artykulacyjnych, a więc podciąganie strun, bending, slajdy, vibrato, różne rodzaje vibrata, im bardziej się w to wgryziecie, tym zobaczycie, jakie to jest złożone i ciekawe. Potem pojawiają się tematy związane na przykład z odpowiednim szarpaniem strun, z odpowiednim doborem przetwornika, bo każdy przetwornik działa inaczej. To jest trochę tak jak z nauką jazdy, Samochodem, że na początku skupiacie się na wszystkim naraz. Zmiana biegów, macie kąt widzenia taki, a po jakimś czasie, jak już granie czy tam jeżdżenie robi się dla Was naturalne, zaczynacie dostrzegać pewne rzeczy, które do tej pory były totalnie zakryte i nie dało się jakby dopuścić ich do swojej głowy. Byliście zbyt zaabsorbowani na tych podstawowych elementach, więc tutaj. Zobaczcie, że im bardziej będziecie się wgryzać w granie na gitarze, tym więcej ciekawych niuansów dostrzeżecie i zobaczycie, że coraz więcej rzeczy jest do wyćwiczenia. To jest niesamowite. Skoro już mamy podstawę artykulacji, możemy sobie zagrać jakieś podstawowe, proste solówki, na przykład Can't Stop, Red Hot Chili Peppers. To jest parę dźwięków, które nie są w prosty sposób zagrane, ale można je zaaranżować w taki sposób, że, że każdy, nawet początkujący gitarzysta sobie z tym poradzi. A złoty to już bez problemu. W kwestiach motorycznych sprawnościowych wypadałoby poznać na tym etapie nowe opalcowania gamy durowej, gamy molowej, jakieś podstawowe opalcowania skal modalnych, choć nie jest to teraz niezbędne, ale już samych gam durowych i molowych jest naprawdę sporo. I pamiętajcie, że schematów opalcowania też jest sporo. Można zacząć w jednej pozycji, a więc zazwyczaj gdzieś od środkowego palca i nie zmieniamy pozycji ręki. Możemy zacząć od czwartego palca i iść w górę główki albo możemy zacząć od pierwszego palca i nuty na stronę iść w górę korpusu, tak? Czyli są różne sposoby na zagranie tego samego na gitarze, yy, schematy się mnożą, właściwie wykładniczo. Potem dochodzą do tego sekwencja, więc nie granie tylko z dołu do góry, ale z góry na dół, ale też na przykład omijając pewne dźwięki, grając liniowo, na przykład po trzy dźwięki do góry. Robię na ten temat materiału jest też pełny kurs nauki skal. Na moim sklepie, także jeżeli Was to interesuje, możecie zostawić komentarz, zapytanie, ja wam odpowiem, od pokieruję do odpowiednich rzeczy. Pamiętajcie, że ma być ogólny i tak ten film pewnie będzie dłuższy niż się spodziewałem. W złotej lidze wchodzimy w świat teorii muzyki. Tu możemy naprawdę dużo rzeczy poznać. Skoro już znamy interwały, możemy zająć się budową trójdźwięków, więc podstawowych akordów w muzyce budowanie trójdźwięków w teorii na gitarze, rozpoznawanie trójdźwięków ze słuchu, to też jest niesamowicie ważne, żeby umieć na ucho rozpoznać wesoły, durowy akord od molowego, smutnego. Na tym etapie możemy też dalej zapuścić się z dźwiękami na gryfie na przykład do dziewiątego progu zacząć je ćwiczyć, czyli nie ograniczać się wyłącznie do pierwszej pozycji, ale na przykład do trzeciej, do piątej, do siódmej i popracować sobie nad znajomością dźwięków właśnie w tych wyższych, w tych wyższych miejscach na gitarze. Tutaj też śmiało możemy zabierać się za pierwsze frazy gitarowe ze słuchu czyli włączamy sobie jakieś nagranie, które się nam podoba, jakaś prosta bluesowa zagrywka BB-kinga. I próbujemy to naśladować. Znamy podstawę artykulacji, mamy już zaplecze związane z podstawowym kształceniem słuchu, więc rozpoznamy wysokość dźwięku i mniej więcej zajarzymy, jak to zostało zagrane. I to już nam daje niesamowite narzędzia do poznawania muzyki w najprostszej, najczystszej formie, czyli z nagrań naszych ulubionych wykonawców. Pamiętajcie, że to jest niesamowicie ważne, żeby w ten sposób ćwiczyć, więc każdy złoty gitarzysta powinien mieć na swoim koncie kilka fraz. Kilka riffów zagranych ze słuchu. W kwestii rytmu wypadałoby nauczyć się, co to jest szesnastka, co to są pauzy, co to są ligatury, kropki, a więc bardziej zaawansowany temat. Jest on oczywiście również dostępny na moim kanale. Rytm dla każdego szesnastki, rytm dla każdego kropki, rytm dla każdego pauzy. Wpiszcie sobie to i będziecie mieli wszystko podane na tacy. Złoci gitarzyści powinni mieć też taką podstawową świadomość kreacji brzmienia a więc tego, czym się różni Overdrive od Chorusa, a Chorus od Delaya, podstawowe efekty gitarowe, aby być w stanie już kręcić na podobieństwo swoich gitarowych idoli. To jest mega istotne, żeby się tym zainteresować, ale dopiero na tym etapie, jak zaczyna wam coś wychodzić, a nie na etapie, jak nie umiecie złapać akordu i próbujecie zrekompensować sobie to kupowanie nowego sprzętu, dobra? Pamiętajcie, że efekty są. Wtedy, kiedy się ćwiczy, a nie wtedy, kiedy się je kupi, okej? Okay? <ścoughs> Więc przechodzimy do ligi platynowej. Na tym etapie żarty się kończą, bo wypada odczepić troszkę kółek od naszego rowerka, żeby być bardziej świadomym, bardziej swobodnym w grze na instrumencie. Więc tutaj uczymy się utworów, ale już z większym naciskiem na granie ze słuchu. Platynowy gitarzysta już raczej czuje, że jest obciachowo, kiedy gra z tabu. Już powinien grać ze słuchu, powinien pisać swoje taby, ewentualnie grać z nud, bo to już jest bardziej powiedzmy takie uniwersalne i da się dogadać z innymi muzykami. Dlatego uważam, że na tym poziomie. Taby należałoby sobie powoli odpuszczać, chyba że już naprawdę nie wiecie, jak coś zagrać i potrzebujecie pomocy, ale tak, żeby z automatu sięgać po tabę na poziomie platynowym, to wstyd. To nie jest sexy, ok? Pamiętajcie o tym. I teraz tak. Na etapie platynowym spisujemy kwity, poznajemy formy muzyczne a więc umiemy już zapisać utwór w taktach, bo znamy podstawę rytmu, znamy podstawowe nazywanie akordów, wiemy co to jest akord durowy, co to jest molowy piszemy kwity, poznajemy takie formy jak na przykład blues taktowy, poznajemy takie formy jak na przykład AABA, czyli sposób ułożenia części w utworze jest ich naprawdę sporo tutaj wchodzi już bardziej dogłębna analiza tego co gramy więc mamy te podstawowe formy muzyczne Tutaj dopiero możemy zabrać się za improwizację. Kiedy już nasza technika nie kuleje, kiedy już nie musimy skupiać się na tym, żeby dociskać dobrze palce i szarpać struny, możemy skupić się na podstawowych ćwiczeniach improwizacji. A więc granie ze słuchu tego, co mamy w głowie, łączenia mózgu z gryfem mam na ten temat obszerny kurs. Druga rzecz ogrywanie dźwięków akordowych. Pamiętacie, po to się uczyliśmy trójdźwięków, żeby wiedzieć, z jakich dźwięków składają się akordy. Możemy to wykorzystać jako nasze narzędzie w grze. Improwizacyjnej. Kolejna rzecz: yy, pentatonika. Dopiero na tym etapie można zająć się skalami, takimi jak np. pentatonika. Nie ma sensu wcześniej, bo nie wiecie do czego to służy, jak to wykorzystać świadomie, dlatego dopiero tutaj platynowi gitarzyści mogą się zabrać za pentatonikę i zrobić z niej właściwy użytek. W temacie akordów wchodzimy w dźwięki, w przewroty trójdźwięków, poznajemy takie zagadnienia jak na przykład durowy na tercji, molowy na kwincie, zaczynamy je rozpoznawać ze słuch. Pamiętajcie, że każde zagadnienie z teorii, które robicie, musicie też zrobić z kształcenia słuchu. A więc nie tylko wystarczy wiedzieć, co to jest akord durowy na tercji, ale też musicie umieć go rozpoznać. To nie jest proste, ale jeżeli ambitnie podchodzimy do tematu, to czemu by się tym nie zająć, ok? Pamiętajcie, że to jest sieć naczyń połączonych. Słuch, teoria i warsztat. To wszystko ze sobą współgra. Więcej na ten temat mówię w filmie Trzy filary dobrego muzyka. To jest mega ważna lekcja dla osób, które traktują granie na poważnie. Platynowy gitarzysta też zaczyna łapać grupowanie rytmu. Jakieś nieregularne akcenty, podziały, które są nie takie wprost jak w poprzednim etapie. Na przykład, wiecie, wybieranie szesnastek, żeby umieć zagrać pierwszą szesnastkę, drugą, trzecią, czwartą płynnie, bez zająknięcia. To już jest właśnie poziom platynowego gitarzysty. Tutaj też otwiera nam się furtka do świadomej kompozycji, bo wydaje mi się, że na tym etapie można poznać. Podstawy harmonii funkcyjnej, czyli jak akordy są współgrają. Mamy je nauczone, więc wiemy już, jak, jak je zbudować. Teraz zastanawiamy się, jak z tych akordów zbudować sensowne ciągi akordowe, sensowne progresje i dlaczego dane, dana progresja brzmi fajnie, a inna niekoniecznie. To są podstawy harmonii funkcyjnej. Możecie sobie wpisać. Ten temat Podstawy harmonii funkcyjnej bazok i macie do tego pół godziny bardzo prostym językiem przedstawiony materiał na moim kanale. Podstawy harmonii funkcyjnej bazok. Platynowy gitarzysta zaczyna też szukać skomplikowanych technik, a więc bierze się za jakieś kursy techniki legato, techniki sweep pickingu, techniki takiego bardziej wyczynowego alternate pickingu, speed pickingu, tappingu. Więc tutaj można się zacząć bawić już bardziej skomplikowanymi tematami, typowo gitarowymi. Przy czym pamiętajcie, technika jest tylko narzędziem, jest tylko środkiem wyrazu, więc to nie chodzi o to, że jak ktoś umie wywijać tappingiem i sweepem, to od razu jest platynowym gitarzystą, bo jest jeszcze dużo innych elementów, które wypadałoby nadgonić, żeby mianować się takim gościem. <laughs> Ale się zapętliłem. Więc tutaj jest przerabianie kursów Naśladowanie swoich idoli, uczenie się z nagrań, podglądanie jak ktoś gra i próbowanie tego naśladowania to jest taka najprostsza forma, najciekawsza forma poznawania instrumentu. Naturalnie wypadałoby się wgryźć też w brzmienie naszej gitary, a więc można się zacząć bawić home recordingiem, chociaż do tego zachęcam już na samym początku, bo to jest świetny sposób weryfikacji swoich umiejętności. Ale powiedzmy, że taki bezpieczny moment, w którym można nagrywać swoje wypociny. To jest złoto, platyna, ok? Czyli w tej klasyfikacji mniej więcej na tym y, etapie. No i tutaj, jakby nagrywając się, zaczynamy wgryzać się głębiej w artykulację, w to jak szarpiemy struny y, pod jakim kątem, z jaką siłą, jak ustawiamy brzmienie naszej gitary. To już jest poziom zdecydowanie bardziej wyrafinowany niż rozróżnianie overdrive od chorusa, ok? Więc pamiętajcie, że, że w tym etapie już zaczynamy stawiać się świadomi tego, co możemy zrobić z naszą gitarą. I tu nie chodzi o to, jaką gitarę sobie kupicie, jaki wzmacniać, jaki efekt, ale co z pomocą samego badyla i y, kilku y, drutów jesteście w stanie wydobyć. To jest bardzo istotne na poziomie platynowym. Element to poziom protu, już umiecie bez problemu spisać sobie fragmenty ze słuchu, jeżeli macie jakieś tam pojedyncze elementy, wiecie jak sobie zwolnić utwory, jak metodą prób i błędów rozpracować sobie rzeczy, uwierzcie mi, że to brzmi bardzo skomplikowanie, ale jak wpadniecie w fervor grania ze słuchu, jak zaczną wam wychodzić Pierwsze elementy ze słuchu, to potem już nie, nie będziecie chcieli wracać do tabulatur. stwierdzicie, że to był bez sens. Diamentowi gitarzyści idą już w skomplikowane techniki gitarowe, w szybkie sekwencje, w jakieś patenty, paterny swoich idoli, może już sami zaczynają wymyślać swoje firmowe zagrywki. Także tutaj z techniką już pełne, pełny zakres. Co chcecie ćwiczyć, to ćwiczcie. Warto się też w pewnym sensie ukierunkować żeby nie być, wiecie, do wszystkiego, czyli do niczego, więc nie próbujcie być mistrzami każdej techniki, posłuchajcie jak każda z nich brzmi, spróbujcie wybrać sobie to, co najbardziej pasuje do waszego stylu gry, do tego jak z siebie wyobrażacie jako gitarzystę w przyszłości. Fajny wywiad kiedyś słuchałem z Martinem Millerem, który właśnie mówi, że bycie uniwersalnym gitarzystą jest przereklamowane na jego poziomie. Lepiej być charakterystycznym, lepiej mieć swój styl, swoje techniki, i to jest to właściwie, co nas wyróżnia od siebie, że gitarzyści sprecyzowani są charakterystyczni i da się ich rozpoznać po kilku dźwiękach. A gitarzyści, którzy wymiatają każdą techniką lepiej lub gorzej, są tacy do końca nijacy. Ja myślę, że, że padłem tego ofiarą. Nie, żem się uważał za mistrza, że za wymiatacza, ale jakby poświęcanie się każdej technice gitarowej niekoniecznie mi wyszło na dobre, jeśli chodzi o szukanie swojego stylu. Więc tutaj to już do waszych rozważań. Ale diamentowy gitarzysta raczej powinien wiedzieć, czego chce. Tutaj też chodzi świadoma improwizacja, pisanie pierwszych solówek, świadoma improwizacja w tonacji. Nie mówię tutaj, wiecie, o jazzie, o Coltrane Changes, o 2-5-1. W każdej tonacji płynnie przechodzenie z jednej do drugiej, wiecie, to jakby jazz to jest zupełnie inne zagadnienie. Tu bardziej bym podszedł pod poziom master, czyli ten najwyższy. Ale diamentowy gitarzysta zajmuje się skomplikowanymi technikami, ale też umie pisać proste solówki, może bardziej skomplikowane solówki. Wie na czym polega granie w tonacji, umie ogrywać dźwięki akordowe, robi to świadomie, nie bezmyślnie czyli nie biega po pentatonice amol, jak ma podkład C-dur tylko wie co gra w podkładzie, jakie akordy warto wyłuskać, jakie skale można użyć, ewentualnie żeby coś urozmaicić. Zatem tutaj już zaczyna się poziom takiej swobodnej improwizacji do podkładów tonacji świadomej przede wszystkim. Umiecie coś zanucić i umiecie to zagrać, to jest poziom diament. Na tym etapie też można zająć się skalami modalnymi, poznawać ich brzmienie, poznawać ich zastosowanie, poznawać system modalny, czyli czym się różni system tonalny od modalnego. Wiecie, no to jest bardzo, bardzo ciekawy, szeroki temat, którym można poświęcić lata, można poczytać fajne kursy, książki, yy, można spędzić nad tym długie, długie noce. I naprawdę, tylko podrapać czubek góry lodowej. Więc skale modalne to nie jest takie proste jak się niektórym wydaje, bo lekcje na YouTubie pokazują, że wiele osób w ogóle nie ma pojęcia do czego służą te, te, te skale modalne. Że tak naprawdę każda z nich to jest inny kolor, każdą z nich można wykorzystać do zbudowania innego nastroju. Ale dobra, bo się rozgaduje nie, nie o tym co trzeba. Kurs skal modalnych znajdziecie na moim sklepie, niepotrzebnie tu pokazuję. Komentarz będzie wypełniony raczej linkiem do niego, więc jeżeli jesteście na tym etapie i chcecie poznać dogłębnie, co to jest system modalny, co są skalę modalne, no to znajdziecie link w opisie filmu w pierwszym komentarzu. No i tutaj mam jeszcze co, podziały różne, rytmiczne, zmiany metrum, a więc tutaj już pełne banany, dream Theater i te klimaty, tak? No, i nie wyobrażam sobie diamentowego gitarzysty, który nie gra w zespole, który nie jest aktywnym muzykiem, bo już jesteś na takim poziomie, że możesz śmiało zagrać czy to wesele, <grytanie> choć wiem, że to nie jest szczyt ambicji, ale szczyt pieniędzy, tak. Jako sideman można gdzieś pograć, można mieć swój band w garażu albo już można z nim koncertować. Diamentowy gitarzysta, który nie gra w zespole, no to niedługo spadnie do ligi platynowej. <grych> Bo to jest podstawa w rzemiośle gitarowym, żeby być aktywnym muzykiem. Siedzenie w domu, chyba że komponujecie, jesteście producentami muzycznymi, wtedy rozumiem, ale jeżeli po prostu <krych> o. Głos mi siada. Jeżeli po prostu gracie na gitarze w domu, no to nie wyobrażam sobie dalszego rozwoju bez znalezienia sobie ludzi do grania, bądź bez produkowania swojej muzyki. I teraz przechodzimy do ostatniej ligi, czyli do gitarowych dzików. Liga Master, Grand Master, jak zwał, tak zwał. Posłuchajcie, co mam na ten temat do powiedzenia. A więc jesteśmy na końcu swojej drogi, a może na początku swojej drogi. Jesteśmy w lidze Grandmaster Master. Tutaj występuje największe rozwarstwienie umiejętności. Co mam na myśli? Jeżeli kiedyś może ktoś z was oglądał StarCrafta, jest bardzo dużo graczy, którzy są na tym najwyższym szczeblu, są Grandmasterami w grze, ale są nic nieznaczący, jeżeli chodzi o rozgrywki turniejowe. I teraz generalnie chodzi o to, że im bardziej na wyższym szczeblu jesteśmy, tym różnice poziomów między muzykami są większe. Chodzi o to, że w lidze Grandmaster zarówno można uplasować jakiegoś gościa, który doskonale gra na gitarze, jest królem Instagrama, i można też tam uplasować Steve'a tak, osobę, która zmieniła oblicze gitary elektrycznej w pewnym sensie. Bo swoim stylem wjechał na salony i pokazał, że można grać inaczej, że można robić z gitarą takie, a nie inne rzeczy. Więc tutaj nie potrzebujecie rad, będąc w tej lidze, ale trzeba sobie uświadomić, że tak naprawdę teraz celem jest poszukiwanie własnej tożsamości muzycznej, tworzenie własnej muzyki, tworzenie sztuki. Ale niektórzy na przykład są grandmasterami w graniu sesyjnym i nie, po, nie mają potrzeby tworzenia. Tworzenia własnej twórczości, tylko udzielają się jako i grają koncerty z gwiazdami. Grandmasterami też są nauczyciele, którzy nigdzie nie grają, ale uczą na przykład w szkołach. Trzeba każdemu oddać. To, co się należy, szacunek, bo nie, każdy, nie możecie tutaj, jest jakby ważnym problemem: jest to porównywanie gitarzystów. Nie możecie zestawiać ze sobą różnych ludzi, bo każdy chce czegoś innego, każdy też w inny sposób dąży do, do pewnych rzeczy, każdy ma inny pomysł na siebie, więc tu tak naprawdę żadnych porad nie potrzebujecie. Jeżeli jesteście na tym poziomie, to doskonale wiecie, czego chcecie. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam głęboką nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, bo zostawcie łapę w górę, jeżeli nie, łapę w dół. Nie bójcie się oceniać, bo te oceny naprawdę wiele dla mnie znaczą. I teraz tak: wszystkie osoby, które zostawiły ocenę, które zasubskrybowały kanał, zostawiły komentarz i udostępniły ten film. To jest bardzo ważne, żeby udostępnić, żeby to się niosło, biorą udział w konkursie. A w nim do wygrania są aż trzy e-booki mojego autorstwa. Pierwsza osoba wygra naukę gry na gitarze dla każdego wersja 3.0. A więc e-book o wartości 100 zł, w którym znajdziecie ponad 50 stron praktycznych porad mega autorstwa plus... Do każdego rozdziału linki do kanału na YouTube, w którym macie dokładnie wyjaśnione to w szerszym zakresie. A więc, na przykład, jest rozdział o naprzemiennym kostkowaniu: Pyk, link do lekcji naprzemiennego kostkowania. Jest rozdział o teorii muzyki, krok po kroku, jak się tego uczyć. Są linki do moich filmów po kolei, jak się tego uczyć. Także myślę, że to jest mega przydatna sprawa dla wszystkich samouków. A kolejne dwa e-booki to Nauka Dźwięków na Gryfie. Bez względu na sposób Waszego grania i poziom zaawansowania może Wam się to przydać. Jeżeli jesteście posiadaczami tych materiałów, to dostaniecie równoważność w kuponie na mój sklep. Halo, halo, jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze losujemy dwóch zwycięzców z ostatniego filmu, czyli z tymi biciami gitarowymi zagrasz wszystko, plus konkurs. I jak pamiętacie, do wygrania były pickholdery Jojo. Z moimi kostkami. Dwie osoby wygrywają. Proszę o kontakt zaraz po tym jak wylosujemy. Więc pierwsza osoba, która wygrywa. To jest. Muffin. Muffin. Nie mylić z Mafynem. Napisz do mnie na maila. kontaktmałpabazok.pl I tam dogadamy szczegóły wysyłki. I jeszcze jedna osoba. Pick another winner. Krzysztof Wielki, także Krzysiu napisz do mnie i wtedy się dogadamy. I teraz jeszcze jedna ważna informacja organizacyjna, nagrody wygasają, czyli jeżeli teraz zorientowałeś się, że wygrałeś bądź wygrałaś coś w filmie 11 najgłupszych błędów początkujących, czyli dwa filmy temu, dwa tygodnie ponad temu, no to już niestety nagroda ci nie przysługuje, będzie ona losowana w kolejnych edycjach, w kolejnych filmach, Dlatego, żeby premiować osoby, które rzeczywiście realnie śledzą ten kanał, a nie które weszły raz, wpisały jakiś komentarz i olały temat. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No i co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Super, że wytrwaliście do końca. Jeżeli ktoś tego słucha, jeżeli ktoś jeszcze to ogląda, kłaniam się nisko. Dziękuję też wszystkim moim patronom. Bez Was nie byłoby tego kanału. To Wy pozwalacie mi tworzyć treści na pełen etat. Wielkie kudosy dla was. Skłaniam się nisko. Trzymajcie się ciepło. Gitary w dłoń do następnego. Cześć. Złoci gitarzyści powinni mieć, złoci gitarzyści powinni mieć też taką Złoci gitarzyści powinni mieć też taką pod Po paru dźwiękach rozpoznasz slasha, po, roz... Ro... po paru dźwiękach rozpoznasz Po paru dźwiękach rozpoznasz... Po eee, paru dźwiękach rozpoznasz... Pozdrawiam moich patronów, bo dzięki wam ten kanał dalej kwitnie i jestem w stanie robić materiały. Super wam dziękuję, jesteście niesamowici. Co to chrupnęło?